Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. W dzisiejszym materiale będziemy grali ponownie bossa, dzisiaj zagramy sobie Vortexa, jednak ten materiał będzie się różnił mocno od pozostałych, ponieważ będziemy grali tylko dwa pierwsze tiery. Ale dlaczego i o co chodzi? Za momencik wam pokażę, zanim zaczniemy chciałem tylko prosić każdą osobę, która po prostu lubi moje filmy, o pozostawienie pod tym materiałem pozytywnej oceny. Bardzo mi to pomaga, także jeszcze raz wielkie dzięki. No i co, ja nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Okej, więc zagramy dzisiaj wyzwanie na tych terytoriach, jakieś z bossem. Ogółem tak, udało mi się przejść poza nagrywaniem, bo też sobie tutaj klikam. To oto wyzwanie i to z niego chciałem, jak nagrywałem ten wstęp, co przed chwilą był, to z tego chciałem nagrywać. Ale powiem wam za drugim razem, no ciężko, to jest trudne wyzwanie, udało mi się je przejść raz. Chciałem je przejść jeszcze raz na odcinku, no i mi się nie udało, więc zagramy coś innego. Ale też ze sterowcem, też z bossem. Wydaje mi się, że fajne wyzwanie może być tutaj. Fajne wyzwanie może być tutaj, mamy na pewno tą chorągiewkę, która symbolizuje, że to będzie trudniejsze zadanie. Mamy bardzo trudną mapę, boss Vortex, dwa tiery do pokonania, mamy Adore, jest ninja małpka, jest monkey village, jest sniper, szczerze nie wiem co tu jest trudnego, ale spróbujemy. Aha, jednocześnie jest to chyba to wyzwanie, że musimy jak najszybciej to przejść. W sensie to jest chyba ten typ, że tak mówię, że musimy jak najszybciej przejść tę mapkę. Okej, zaczynamy chyba od ninja małpki, chyba że chciałbym zacząć... Mógłbym postawić ninja małpkę tutaj na przykład. To było lepsze. Dobra, zacznijmy od ninja małpki tu, bo boss będzie leciał tędy. Jeżeli postawiłbym ją tutaj, to nie miałaby zasięgu już tu, a wydaje mi się, że jak tu ją postawię i ulepszę zasięg i sticky bomby, to będzie miała zasięg. Ale nie wiem. Zaraz zobaczymy, mam nadzieję tylko, że... Dobra, jest w stanie. Na baloniki też ma zasięg, to już jest okej. Mówię wam, te wyzwania w tych teamach, jeżeli gracie... O, jeszcze to jest na czas, warto powiedzieć. Im szybciej pokonamy bossa, tym lepiej. Także nie dość, że trzeba w ogóle to zrobić, co nie jest wcale takie proste, to jeszcze trzeba to zrobić możliwie jak najszybciej. Więc, no cóż. Ja wam dzisiaj spróbuję pokazać, jak przykładowym zestawem właśnie pokonać takiego bossa. Bo tutaj my jesteśmy ograniczeni. Przede wszystkim to jest trudne, dlatego że nie możemy farmić. Często, znaczy nie możemy farmić, nie mamy farm. Często, tak jak widzicie, nie dostajemy też jednostek, które w sumie mogą generować nam golda. Mamy tutaj snajpera, który może generować nam przychód, ale supply drop jest bardzo drogim ulepszeniem. I ulepszenie czwartego tieru na środek, w momencie, w którym nie macie jak zarabiać, to nie jest wcale byle jaki wydatek. Także plus jest taki, że mamy ninja małpkę. W tym wyzwaniu, które przed chwilą wam pokazywałem, które planowałem nagrywać, ale się wykruszyłem, to tam nie było ninja małpki. I moim zdaniem chcę dla was nagrywać, też zobaczę jak wam się spodoba ten film, ale chcę dla was nagrywać również te wyzwania, które pojawiają się na tych eventach, no bo zauważyłem, że właśnie ludzie z przynajmniej mojego teamu tych wyzwań czasami nie robią, więc pomyślałem sobie, że być może niektórzy mają z tym problem i fajnie by było pokazać jak z niektórymi tymi wyzwaniami przykładowo sobie poradzić. Nie żebym był jakimś pro playerem, to od razu mówię, zresztą to każdy wie, mówić tego nie trzeba, ale zawsze jakąś tam wiedzą mogę się, myślę, że podzielić. Jak ja dawno nie grałem Adorą, nie mam kompletnie pojęcia co ona robiła. Greatly increase attack range and okej. Okay. Ona boostuje samą siebie chyba tylko. Okej. Okay. Przydałby się ten 10 poziom. Do momentu, w którym pojawi się boss, ale chyba nie wbijemy do 40 poziomu. Ona tak, generalnie Adora jest fajną jednostką, bo super radzi sobie na grupy balonów, więc plus mamy jednostkę, która radzi sobie z camo balonami. Tak, wiecie co mi się wydaje, że bez sensu jest grać ninja małpką, jak mamy taką sytuację, a lepiej byłoby zagrać snajperem pod Elite Defendera, że to by było najlepsze możliwe wyjście i może sobie nawet tak zagramy. Nie będę forsował tych sticky bomb, tylko zagramy sobie snajperem. Postawiłbym tutaj Elite Defendera, a właściwie tutaj nawet byłoby bezpieczniej i wydaje mi się, że zróbmy to. Że pierwszy tier będzie bezproblemowy. I ogólnie powiedziałbym, że nie ma znaczenia, czy pójdę pod sticky bomby, czy pod Elite Defendera, ale oczywiście znaczenie jest.
I to znaczenie jest w czasie, jak szybko pokonamy tego bossa. Również snajpera warto postawić możliwie jak najszybciej, bo tak jak widzicie, jeżeli za długo balony w ogóle są na ekranie, to również nalicza mi dodatkowy czas. Tak jak widzicie, już mam 43 sekundy, chociaż jeszcze boss w ogóle nie wyleciał, więc... No tutaj taka uwaga do was, że starajcie się również pokonywać te balony, które tu wylatują możliwie jak najszybciej. Dlatego takie jednostki jak snajper czy samolot, jednostki z globalnym zasięgiem, jednocześnie z zasięgiem powiedzmy obszarowym, bo samolot może atakować na kilka ścieżek jednocześnie, podobnie snajper, wydają mi się właśnie najrozsądniejsze na wyścigach tego typu. Jeżeli możecie ich używać, to używajcie. Ale weźcie poprawkę na to, tak jak mówię, i będę to powtarzał jeszcze parę razy, że nie jestem weteranem. Nie jestem weteranem, ja wam tu tylko, wiecie, mówię jak mi się wydaje, to niekoniecznie musi być najlepsza możliwa opcja. Już chyba zepsułem to Monkey Village, chociaż nie, nie zepsułem, bo zobaczcie. O, tu mógłbym postawić. Właśnie Monkey Village działa w ten sposób, że jakby piętro świątyni tego Monkey Village nie ogranicza. Czyli kupmy sobie może widzenie... Tak, weźmy ten pancerz. Na pewno będę potrzebował jeszcze czegoś przeciwko balonom z kamuflażem. Albo możemy ten kamuflaż zdejmować. Albo ulepszymy Monkey Village, albo będziemy ten kamuflaż zdejmowali, dodatkowo gwarantując sobie extra damage. Kamuflaż można zdejmować zamrażającą małpką, jeżeli ulepszymy ją na czwarty tier tutaj. Zobaczcie, ja mam wrażenie, że czwarte tiery tutaj mają obniżoną cenę na tym wyzwaniu. Nie sprawdziłem tego w zasadach, ale mam wrażenie, że na pewno tak jest. Bo zobaczcie, jak tanie są czwarte tiery. Okej, tu nie, ale w Ice Małpce normalnie to nie kosztuje 1870. To jest jakoś bardzo, bardzo mało, więc mam wrażenie, że tutaj cena poleciała mocno w dół. Więc chyba właśnie prędzej skuszę się na ten czwarty tier, aniżeli na ulepszanie Monkey Village pod widzenie Camo. To wydaje mi się będzie... Okej, tylko to będzie droższe rozwiązanie. A z drugiej strony, ten czwarty tier też będzie nam gwarantował plus jeden damage'a przez chwilę do bossa, tak jak widzicie tutaj, take extra damage while frozen. Tylko ja właśnie, ja nigdy nie do końca wiem, jak działają niektóre efekty na bossie. Bo na przykład bossa chyba nie da się spowolnić gluganerem, ale klej może być na bossie, to znaczy jakby szczególnie ten skill gluganera, którego często się używa na bossie. On generalnie, z tego co się orientuje, działa w ten sposób, że tak długo jak na danym balonie jest klej, to on otrzymuje plus jeden do damage'a, plus dwa chyba do damage'a otrzymuje. Więc... O właśnie, to jest problem. Czyli widzicie, mam balon z kamuflażem i tylko ninja małpka może sobie z nimi poradzić. To jest dosyć problematyczne. Niestety nie jestem w stanie w tym momencie, nie jestem w stanie nic dokupić, co by poprawiło tę sytuację. Bo jeżeli bym to zrobił, to... A może Adora będzie widziała Camo? Na pewno nie będzie widziała Camo. Na pewno nie prędko w każdym razie. Nie ma opcji, że będzie. Jakbym dostawił to Monkey Village. Nie no, to Monkey Village byłoby dobre. Chyba wolałbym, żeby sięgało Adore. To by miało najwięcej sensu w sumie. Gdyby sięgało właśnie Adore i tego... O widzicie, lecą regrowy. Regrowy to jest ogólnie najgorsze, co może być, bo one... Okej, ale one muszą jeszcze przez środek się przedostać, spoko. Bo one generalnie, wiecie, jeżeli ninja małpka ich nie pokona, to one się zdążą zregenerować. Ale plus jest taki, że tutaj te jeszcze jednostki przelatują przez środek. Wydaje mi się, że boss będzie leciał w ten sposób. Tu i tu będzie już zakręcał w tę stronę. Tak mi się wydaje, że to będzie w ten sposób funkcjonowało. A tak człowiek, tak widzicie... Tracę życie, a to nie jest nic, to nie jest w żadnym razie efekt jakkolwiek pożądany. Więc no cóż, ale no jest jak jest, na razie nic z tym nie zrobimy. Zobaczcie, że dalej nie mam na Elite Defendera. Ile trwa już ta gra? A ja dalej nie mam na Elite Defendera, mam już tylko jedną rundę do bossa. Oczywiście, gdybym postawił Elite Defendera, to boss byłby totalnie rozgromiony, niestety. Ulepszmy skilla Adory, odpalmy skilla. Okej, i myślę, że muszę ustawić go na first. Żeby, bo lecą też bardzo mocne balony. Nie wiem, czy to widzicie, w sensie, no... Ja muszę też bronić się przed tymi rushami, które tu normalnie na mnie lecą. Dobra, na razie jakieś fiolety, to mnie specjalnie nie martwi. No Adora, rób coś.
Nie, on jeszcze nie wjeżdża tu do góry. Aha, dobra, ja już pamiętam, on dopiero tu będzie wjeżdżał. To spoko. Dobra. Przeżyje te kamo balony? Przeżyje. To też jeszcze przeżyje. Weźmy double shota. Nie, no nie przeżyje. Dobra, próbujemy retry z 40 rundy. Dobra, robimy tak. Idziemy tu pod to zdejmowanie camo, a go trzymam na strong. Teraz tak, nie wiem, czy lepiej na Elite Defendera, czy lepiej kupić to. Dobra, no nic, go trzymam na strong. On bije tylko i wyłącznie bossa. Natomiast ta Ice Małpka jest dedykowana do zdejmowania camo. Mogłem ją trochę wyżej postawić, byłoby lepiej. Odpalam również skilla Adory. A jeżeli, wiecie, zdejmowania camo, to w tym momencie Adora również będzie w stanie radzić sobie z tymi balonami, więc to moim zdaniem będzie dużo rozsądniejsze. Z tym, że muszę mieć z tyłu głowy, że niestety nie ze wszystkim sobie po pierwsze Adora poradzi, po drugie nie wszystkie balony złapią się w... Lepsze ten Deep Freeze może, co? No właśnie, wszystkie balony złapią mi się w... Te Ice Małpkę. Powinienem ją wyżej postawić. Skasztaniłem to trochę. Nie wiem. Dobra, raz udało mi się cofnąć bossa, ale w tym momencie też dostaję trochę damage'a. Od tych balonów z kamuflażem. No, tak jak mówiłem, nie jest to łatwe wyzwanie. Czy ja chcę ustawić go na first? Chyba w tym momencie trochę powinienem, bo robi się nieciekawie. Okej. Tu mam 3000 golda w razie czego. Okej. Jeszcze nie. Jeszcze nie gram Elite Defenderem. Dobra. Dawaj go na strong i teraz dawaj, żeby tylko za dużo camo balonów nie poleciało, bo będzie na takim giga przypale zaraz. Nie no, nie dam rady tego w ten sposób zrobić. Znowu mamy game over. Trudne to jest wyzwanie, jak sami widzicie. Więcej golda mieć raczej nie mogę. Chyba, że... Wiecie, co mi się wydaje? Że powinienem to zrestartować i zagrać od początku supla i dropa. Wtedy mam tu widzenie camo. W ogóle nie muszę się martwić kamuflażem. Gram snajperem 2-4-0 i Adorą. Tylko tym, abuzuję tego supply dropa i zobaczę, czy da mi to przewagę w goldzie. To mi się wydaje najrozsądniejsze. Więc widzimy się za moment, ja sobie to wczytam. Dobra, powiedziałem, że zrobię to ze snajperem, ale zmieniłem zdanie. Głównie dlatego, snajpera sobie chyba jeszcze zbudujemy, że są dosyć drogi. I musiałbym dać mu, znaczy tak jak mówię, z tym supply dropem to... Też moim zdaniem dosyć drogie rozwiązanie, a przecież jestem praktycznie pewien, że sticky bomby powinny sobie poradzić z pierwszym tierem, więc zagrałem w ten sposób, że najpierw postawiłem tutaj ninja małpkę i jej chyba nie ulepszałem, albo ulepszyłem tylko na 1.01, później Adorę, a później postawiłem ice małpkę, a to dlatego, że w momencie, w którym ulepszycie ninja małpkę, ja już o tym mówiłem parę razy. Tutaj jest taka ściana. Macie upgrade 340 i upgrade 2335. I ten upgrade wcale znacząco nie poprawia tego, jak ninja małpka sobie radzi, bo on stunuje balony, ale coś musi te balony niszczyć, jak one są zestunowane, więc dlatego w międzyczasie postawiłem ice małpkę 300 na ten moment. I powiem wam, że to naprawdę wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, w sensie dzięki takiemu połączeniu w tym momencie powinienem całkiem sprawnie sobie poradzić z Vortexem, również nie powinno być sytuacji, w której wszystkie moje jednostki są zestunowane. A, no i też pójście pod Ice Małpkę ma ten plus, że jeśli chodzi o balony z pancerzem, tak? To też musielibyśmy iść tutaj, a Ice Małpka jest w stanie już chyba... Nie na pierwszym poziomie, tutaj ma... Bicie balonów z pancerzem. No, jest to dużo tańszy upgrade, nie? 295, więc wydaje mi się... W ogóle tylko pamiętajcie, że to jest pierwszy tier, my musimy jeszcze pokonać drugi.
Dajcie znać w ogóle koniecznie w komentarzu, czy wam się podobają takie filmy, bo mi szczerze bardzo fajnie się w to gra, bo te wyzwania są takie moim zdaniem w sam raz. Ja wiem, że czas mam tragiczny, będziemy pracowali jeszcze nad poprawieniem tego czasu, ale to jest właśnie takie fajne próbowanie, wiecie, macie mało golda i spróbujcie coś z tym zrobić. To jest moim zdaniem mega spoko sprawa. To jest moim zdaniem naprawdę mega, mega spoko sprawa. No i dobra, mam w tym momencie checkpointik. No i wydaje mi się, że nawet nie za bardzo muszę się zastanawiać, co zrobić, bo po prostu postawimy sobie kolejnego snajpera. Mógł pójść w ogóle pod górną ścieżkę na snajperze. Postawimy snajpera, postawimy go na first i on będzie dbał właśnie o takie ceramiki, które tutaj czasami się gdzieś podziewają. Okej, okay, i teraz tak, czy ty co zostanie zestunowane? Adora została zestunowana oraz Ice Małpka, więc tak jak mówiłem, żadna z jednostek, w sensie nie ma sytuacji, że wszystkie moje jednostki są zestunowane, więc to jest dosyć dobra sprawa. Najgorzej tak naprawdę jak Sticky Bomby dostaną stuna. Ale póki co dalej nie dostały. Wygląda to naprawdę dobrze. Bo Sticky Bomby kontrują balony też, w sensie są w stanie mi przytrzymać trochę te balony z kamuflażem. Nie, wygląda to mega dobrze. Okej, okay, Sticky Bomby dostały stuna. Teraz jest trochę gorzej, bo chyba wszystkie jednostki dostały stuna. Z wyjątkiem tego snajpera. Więc jakby teraz poleciało kamo, to miałbym totalnie przechlapane. Ale w tym momencie mamy to. Ustawiam na strong. W tym momencie ten boss jest nasz. I to naprawdę w fajnym czasie. 15 rund do kolejnego. I teraz tak, jak sobie poradzić z kolejnym tierem? Nie wiem. Zagramy Elite Defenderem, to na pewno. Wydaje mi się, że sam Elite Defender plus Sticky Bomby. I teraz tak, dobrze było zagrać Sticky Bomby na dwie strony. Ja kiedyś widziałem, ja pamiętam, że kiedyś grałem elitarnego bossa tutaj. I to było strasznie trudne. Czy nawet zwykłego, ale nawet zwykły boss tutaj pamiętam, że taki nieprzyjemny bardzo był. Więc wydaje mi się, że poszedłem właśnie w tym kierunku. Na pewno tak, najpierw Elite Defender, możemy zboostować go później stawiając Monkey Village, zwiększyć speed attack i moglibyśmy postawić jeszcze raz Sticky Bomby tutaj, w tym miejscu, o, tutaj. I byłoby w zasięgu Monkey Village, to jest moim zdaniem super, super opcja, super sposób na wydanie całego naszego golda. Ogółem problem na tej mapie jest taki, znaczy problem, zobaczcie, że ona jest taka w pewnym sensie nierówna, to znaczy góra, tutaj macie pomiędzy dołem, to jest kwestia perspektywy, tak? Pomiędzy dolną częścią tej piramidy, a górną, tu jest, w górnej części jest znacznie mniejsza odległość niż w dolnej, więc jeżeli tu na przykład postawi ninja małpkę, to nie ma opcji, że ona tu będzie miała zasięg. Pyk, mamy Elite Defendera. Jest, naprawdę jest, jest potężnie. Jest potężnie. Jesteśmy w domu, bym powiedział. Pyk. I tu zwiększamy speed attack. Żadnego primary training, bo nie mamy tu jednostek primary. Oczywiście jednostki primary jak najbardziej są. Uff, jesteśmy prawie w domu. Kamuflaż. Okej, okay, dajmy home i wróćmy tu. Co się wydarzy? Continue. Ojejku, dobra, przeskipuję do tamtego momentu z powrotem. Dobra, nie pamiętam, gdzie skończyłem, więc niech to będzie 5 rund przed tym. W sumie niewiele się zmieniło, poza tym, że tym razem najpierw poszedłem w widzenie kamo, a to, co tutaj postawiłem, ta ninja małpka, postawiłem ją, bo nie mogłem sobie poradzić z pierwszym tierem, chociaż już raz go przeszedłem, bo zauważyłem to dopiero później, jeżeli nie użyłem skilla Adory, to Vortex po pierwszym przejściu stunował mi również tę ninja małpkę, więc o co się tu rozchodzi? Nie wiem. Nie wiem, dziwna sprawa. Dobra, mamy tu Sticky Bomby. Mamy tak naprawdę zestaw, jaki chciałem mieć, więc w tym momencie wydaje mi się, że tak naprawdę powinienem przyspamować snajperami. Ale tak mi się wydaje, że to by było chyba najrozsądniejsze, po prostu postawić więcej snajperów. Tylko że szkoda, że właśnie średnio jest jak to zrobić. Żeby to miało ręce i nogi. O! No tu, tylko ja bym chciał mieć, wiecie, żeby to miało zasięg taki globalny, a żeby miało zasięg globalny, to trzeba postawić na szczycie tej piramidki. Ale wydaje mi się, że sobie poradzę. W sensie Elite Defender sobie powinien poradzić. Tak coś mi intuicja podpowiada. Czy to prawda, to nie wiem, zaraz zobaczymy.
Zaraz zobaczymy, ile w tym prawdy, słuchajcie. Dobra, na pewno nie muszę się martwić, że te balony tutaj się przedostaną. Raczej nie powinny się przedostać. Dobra, powinny. Totalnie powinny się przedostać. Totalnie się przedostają. Dobra. Dobra. Wczytujemy continue. To powinno być przed bossem. No nie gadaj, że to jest tutaj. Serio? Tu się da postawić snajpera, dlaczego nie mogłem postawić snajpera tutaj? Ja cię kręcę, please, gro, proszę, nagrywam ten odcinek 50 minut. 50, bez kitu. Na strong. Ciebie na double shota. I patrzcie, to jest to, o czym mówię, muszę odpalić ten skilla Adory, bo jak go nie odpalę, to to Vortex cofnie się tak, że zestunuje mi tę ninja mapkę. Zmieniam na first, a tak nie stunuje. Dobra, widzimy się za moment na tym drugim tierze. Po prostu muszę pamiętać, że nie mogę wczytywać w ten sposób. I przy okazji postawię sobie tu już snajpera. O, ten slot już będzie zarezerwowany na snajpera kolejnego, bo będę go później potrzebował. Dobra, oto plan. Tym razem, moim zdaniem, to ma więcej sensu, bo teraz oni będą w stanie... Znaczy, wcześniej jak miałem tutaj ninja małpkę, to ona nie mogła mi tu pomóc. A teraz ta może mi pomóc jeszcze, jakby się jakieś balony dostały. A te z tego miejsca raczej nie zostaną zestunowane. Plus fajnie będą wykończały, w sensie fajnie będą tam ze sterowcami sobie radziły. Postawiłem dodatkowego snajpera, Monkey Village postawiłem tu, dlatego żeby działało na Adore. W sumie to nie wiem, czy to ma sens. Trochę tak teraz powątpiewam. Ciebie jednak na first ustawię, bo mam wrażenie, że jakby jego moc ataku może się przydać. No i dobra, no pierwszy raz mamy cofniętego Vortexa. Jeden raz już. Czy ja bym nie chciał symetrycznie zamrażającej małpki postawić? Mi się wydaje, że powinienem. Dobra, no jest Elite Defender, tylko że Elite Defender ciągle jest skupiony na bossie. Ja to przeżyję, ja to muszę przeżyć, na pewno to przeżyję. Uff, dobra. Mogę go po prostu zmienić na first, tego Elite Defendera w tym momencie. Znaczy, inaczej, granie nim na strong ma taki sens, że na 100% wtedy będę grał pod możliwie jak najlepszy czas, nie? Ale tak szczerze, powinien być na first. Nie martwiłbym się wtedy tymi rushami zupełnie. Przestawiam go na first. On mi wtedy wyczyści wszystkie te rushe. I może z powrotem wracać do atakowania bossa. Moim zdaniem to jest spoko opcja. W sensie, nie jest to granie pod najlepszy czas, ale... Ale wreszcie. Nie, jak teraz przegram, to będzie koniec. Dawaj go. Dobra, mamy to. Ostatni rush do wykończenia. O, rewelacji nie ma z tym czasem, ale udało się. Udało się. 150 golda, trochę pucharków. I te trofea. Fajnie. Trochę mamy przejętych tych obszarów. W ogóle to sobie można włączyć coś takiego, a to na mojej głowie jest. Jak ktoś jest daltonistą, to po symbolach. Więc to z kółkiem to są wszystko nasze przejęte obszary, więc mega spoko sprawa. Czy ja mógłbym na przykład im przejąć? Aha, tylko musiałbym tam dotrzeć. Ej, zrobiłem sobie odbijanie w następnym ataku, co wy na to? Normalnie, zrobiłem sobie odbijanie terenu. Muszę tylko tutaj dotrzeć? I będę mógł... A nie, mógłbym tutaj na przykład też. Extreme Powered. A co to znaczy? Okej, twój bohater zaczyna z 3 dodatkowymi levelami i to się stakuje z Improved Heroes, czyli z Monkey Knowledge, czyli na 6 poziomie zaczyna bohater? Coś w tym stylu, nie? Fajne. A nie, bo nie ma Monkey Knowledge. No to nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale na pewno sobie to stestuję. No nic, moi drodzy, ode mnie na dzisiaj to tyle. Wiem, że nie wygląda, ale ten odcinek właśnie 55 minut nagrywałem. No, także dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu wyzwań. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć!